Rarytas Lubuski w kuchni. Dzisiaj znajdujemy się z młodzieżą w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach. Bardzo miło nas tu przyjmują i chętnie próbują gotować. Tym razem mamy w ofercie jelenia. Do tej pory restaurację, ale doszliśmy do wniosku, że jeżeli nie zaczniemy od młodych kucharzy, od tych kandydatów do tego zawodu, nigdy nie zacznie się ta prawdziwa promocja nowych nawyków, nowych zwyczajów. No i oczywiście ten strach przed nowym produktem, nowym mięsem nie będzie przełamany. W szkole uczy się obecnie w 20 oddziałach 540 uczniów. Mamy 6 kierunków kształcenia. Technikum żywienia i usług gastronomicznych ma bardzo długą tradycję w naszej szkole. Wcześniej pracownia zajmowała właśnie tylko ten jeden gabinet, ale 5 lat temu dzięki projektowi Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Żarskim udało się rozbudować pracownię wraz z gabinetem konsumpcji. Jest to projekt, który udało nam się zrealizować i dzięki temu młodzież ma wspaniałe warunki pracy. Nasi uczniowie uczą się zarówno od strony teoretycznej o żywieniu, jak i od strony praktycznej. Uczą się tego, jak zaplanować posiłki, uczą się obliczać ich wartość kaloryczną, uczą się, jak przechowywać surowce, produkty i gotowe potrawy, ale także przygotowują właśnie w pracowni potrawy samodzielnie, które potem oceniają organoleptycznie, tak, czyli je próbują, dzielą się tymi potrawami ze swoimi koleżankami, kolegami, żeby oni też mogli ocenić efekty i później te potrawy konsumują. Mamy już swoich szefów, no ale teraz mogę powiedzieć dzisiaj, że pani Anna Anklewicz, która jest przecież finalistką programu Hell's Kitchen, jest naszą absolwentką. Dużo też zależy tak naprawdę od waszej wyobraźni. Zobaczcie, macie produkty i to jest to, o czym mówiłam wcześniej. To od was zależy, jakie połączycie na talerzu i jak one będą wyglądać. Naprawdę mięso jest świetnej jakości. Ponoć, słuchajcie, dobre rzeczy wymagają czasu. Dzisiaj pracujemy na bazie dziczyzny z Lasów Lubuskich, co jest bardzo ważne, ponieważ uważam, że dziczyzna jest wiodącym produktem, jeżeli chodzi o nasz region. Grupy pracują bardzo fajnie, jest w nich duży potencjał, tym bardziej jest to dla mnie ważne, ponieważ ja kończyłam tutaj tę szkołę. Nie możemy się bać pracować z dziczyzną, ponieważ wbrew pozorom nie jest to wcale produkt trudny. W kwestii dziczyzny bardzo blisko współpracujemy z Polskim Związkiem Łowiectwa, zarządami okręgowymi w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. Mogę powiedzieć, że ta współpraca przebiega bardzo dobrze. Ogromne starania dzisiaj pokładamy i realizujemy w tym, aby ten nasz produkt, poza tym, co my konsumujemy jako myśliwi, nasze rodziny lub najbliżsi, trafiał także do Lubuszan i nie tylko. W ogóle na stoły Polaków. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Poznajemy swoje, a przestajmy tak zachwalać cudze, bo nie zawsze ono jest dobre. Przygotowujemy pszenną kluskę z jesiennymi warzywami i polędwicą z jelenią. Wszystko idzie dobrze. Wszystko idzie zgodnie z planem. No, dowiedziałyśmy się w sumie dużo rzeczy, o których nie wiedziałyśmy i jest to dla nas nowe, więc fajne doświadczenie ogólnie. Dla mnie jest to fajne, bo jednak można się dowiedzieć rzeczy, których się wcześniej nie wiedziało. Także zawsze się czegoś nowego dowiadujemy na takich warsztatach. No jest na pewno dużo nowości. Dużo się nauczyłyśmy. Próbujemy i poznajemy nowe smaki. Myślę, że wszystko jest przed nimi, bo to jest tak naprawdę dopiero ich początek, więc słuchajcie, walczcie o swoje marzenia. Myślę, że kuchnia jest naprawdę świetnym miejscem, aczkolwiek jest bardzo absorbujący, jeżeli chodzi o czas, więc tak naprawdę, jeżeli chcecie się poświęcić kuchni, to jest to idealne miejsce dla was.